Cześć wszystkim. Znowu pan 7. Dalszy ciąg Arcanum. Zmiana planów. Jaina ma zbyt kruche serduszko, żeby dołączyć do naszej drużyny bezlitosnych degeneratów. Zostawimy ją w spokoju. Jakoś inaczej może załatwimy kwestię leczenia się. Może przejdziemy do klasycznej taktyki, że najlepszym leczeniem jest nie dać się zranić. A to by oznaczało, że musimy przyspieszyć naszą adopcję broni palnej. W sumie nawet mógłbym to z grubsza teraz zrobić. Na następnym poziomie się tym zajmiemy. Brakuje mi jeszcze jeden punkt, żeby mieć sensowne do tego rzeczy. Wróćmy do Archibalda. Siema Archibaldzie. Siema. O, znał czary. 14 poziom. Trochę nam dałeś doświadczenia. Złoto, potka. Wina nie potrzebujemy. O, jest pierścień. Dziękujemy. Hej, Bernard. Ubiliśmy twojego ojca. Co ty na to powiesz? Chyba nic. No nic. To są jeszcze jakieś osoby. Chyba nie mają nam nic do powiedzenia. Dobra, nieważne. Wróćmy do tej pani. No chyba gdzieś tutaj mieszkała. Ona będzie bardzo zainteresowana tym. Zabiliśmy Archibalda, żeby odebrać ten pierścień. Nie, to jest Sara Thun. Przy okazji stwierdziłem, że nie będziemy odczarowywać kopalni Besitun. Odczarowanie kopalni to jeden z warunków dobrego zakończenia dla zapchlonych wzgórz. A my tego nie chcemy. Dobra, gdzie ty pani byłaś? Tutaj? Nie. Znaczy ja jestem obciążony, magicznymi rzeczami. Dobra, staram się ją szybko znaleźć, jak nie, to... no to cóż, zwijamy się stąd, nie ma tutaj zbyt wielu więcej rzeczy, które bylibyśmy zainteresowani. Może tutaj mieszkała? Nie. No nic. Dobra, czy nam to... nie zmieniło nam to charakteru, ciekawe. Dobra. Które domy zbadaliśmy? Prawie wszystkie. A tam są jeszcze dwa, których nie sprawdziłem. Dobra, przejdźmy się do nich szybko i zwijajmy się z tego. Z Królestwa Cumbrii. Dobra, wrócimy się do Zapchlonych Wzgórz. Tam jest kilka rzeczy, które mamy załatwić. Szmaty przydadzą się. O, cześć Gladys, znalazłem twój pierścień. Archibald dał mi go. Dobra, mogę mieć pierścień? 50 zł. Potrzymam go, aż mi dasz 50 sztuk złota. A cóż, trudno. Jak nie chce nam go oddać, to Risteza może się bardziej nim zainteresuje. O! Straciliśmy na tym na charakterze. No, w końcu coś poważnego. W sumie ciekawe, gdybyśmy jej powiedzieli, że zabiliśmy Archibalda, żeby lepiej na to ciekawiej by na to
zareagowała. Dobra. Zapchlone wzgórze. Wio. Jak dawno zrobiłem save? Tutaj. Re? Zapchlone wzgórze. Jo. Dobra, mam nadzieję, że te niedźwiedzie nas nie zabiją. Miałem nadzieję. Na to nie mogłem zareagować. Zabił go w jednej turze. Praktycznie, czy w dwóch. Następny raz jak spotkam takie niedźwiedzie, to chyba spauzuję od razu walkę. Dobra. Tak lepiej. Dobra, pierwsza rzecz. Poproszę... Okazuje się, że Owens przejrzał nasze ten... Przejrzał nasze machinacje i nie zechce wziąć od nas trybów, ponieważ dowiedział się, że sabotowaliśmy nowy most. To wcale nie ja wysadziłem materiały. Przykro mi. Dobra, pogadajmy z Lloydem. Miał nam dać jakiś sztylet. Dobra, dziękuję. Risteze. Czy zechcesz to odkupić? Nie. W takim razie to jest do wyrzucenia. To jest ten sztylet. Wygląda całkiem fajnie. Się zastanawiam, czy jest rzeczywiście warty. Później się tym zastanowię. To mamy na sprzedaż. Jednego z tych również nie potrzebujemy. Gdzie jest ten pierścionek? Wziąłem ten pierścionek. Prawda? Nie widzę go. Ten od Archibalda. Ślepy jestem? Może ślepy jestem. No cóż, trudno. Może go... Zabrała go nam Gladys i chyba zanim zdążyliśmy za niego zapłacić. Zdążyła nam za niego zapłacić. No nic. Dobra, nic ciekawego przy okazji. Ile mołotowy ważą? 10 kamieni. Przydałoby nam się kilka zapasowych. Dobra, poza tym weźmy tak, szczelectwo na pierwszy poziom, bo dobrze to jest tutaj i nauczmy się uczniostwa. Ty nie masz strzelectwa. Myślałem, że dowolny strażnik. Myślałem, że dowolny strażnik nauczy mnie strzelectwa. Może doktor Roberts nas nauczy w takim razie. Dobra. Nie pamiętam, co dawało strzelectwo. Chyba to samo, co dla walki wręcz, że bronie dystansowe strzeleckie będą szybsze. Dobra. Teraz tak, chodźmy do tamtej pani. Dowiedzmy się, jakie magiczne przedmioty nam się trafiły w tamtej jaskini. Wyglądają ciekawie, ale
Zakładam, że mogą być przeklęte. To nie jest przeklęte. To też nie jest przeklęte. To jest całkiem dobry, większy miecz, który daje manę. Ciekawe. A to jest... daje damage resistance, AC, czyli KP. Brzmi ok. Dajmy to naszemu ogrowi. Chyba dosyć dużo poprawi jego KP. Dobra, z tym mieczem możemy go dać może Virgilowi. Naprawdę nie ma wystarczająco siły, żeby się nim posługiwać, to w takim razie może nie dajmy go Virgilowi. Przydałoby mu się bonus do many. 12 many to nie jest aż tak źle, biorąc pod uwagę, że byłaby 1/4 jego many wytrzymałości dodatkowej. Ale ponieważ bardziej nam chodzi na obrażeniach, dajmy to Sogowi. Sog będzie miał... dużo lepiej będzie mógł skorzystać na obrażeniach z tego miecza. Dobra, ty sobie weź ten topór, jesteś w stanie z niego korzystać. Ekstra. Mam nadzieję, że to nas... że to nas przed sytuacjami takimi jak ostatnio ocali. Że coś będzie nas łatwo zabijało. O, Sog ma neutralne do nas podejście. Jak zaczynaliśmy, chyba miał trochę gorsze. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Tak, tego nie potrzebujemy. Owens i tak tego do nas nie przyjmie. Sprzedam ci ten jeden sztylet, bo mam zapasowy już. I dobra. Jeszcze część z tych listów też możemy wyrzucić. Notatka do wyrzucenia. Dobra. Zabierajmy się stąd. Idziemy do Czarnokorzenia. Mamy tam to zadanie w Czarnokorzeniu na odebranie, jak to się mówi, podatków królewskich. Wykonamy je trochę inaczej niż ostatnim razem. Poza tym mamy jeszcze parę innych rzeczy w Czarnokorzeniu do ogarnięcia. Dobra. Chyba coś się zepsuło z muzyką. Ha! 29 obrażeń. Ładnie. Sog? Jesteś naszym nowym, najulubieńszym towarzyszem. Powiedzmy, że jest alfą tej drużyny. Dobra. Kolejne grizzly, mam nadzieję, nie będą nam straszne. Ale zapisujmy często. Złota. Te ich mieczyki są mało warte, więc nie opłaca się ich brać. Dobra. Kilka rzeczy w Czarnokorzeniu do załatwienia. Pierwsze idziemy do tego obrzydliwego półorka i udajemy, że byłeś kiedyś młody i głupi, teraz nie jesteś już młody. Możemy tak popytać się jego przeszłości, udawać, że mu współczujemy.
Dobra, i dostaliśmy w nagrodę krasnoludzkie rękawice. Dają one bonus do AC, damage resistance, damage plus 7. Ale ten damage chyba plus 7 się chyba liczy tylko wtedy, kiedy nie używamy żadnej innej broni. W każdym razie i tak możemy to dać Sogowi. To jeszcze trochę polepszy jego KP. Jest chyba też taki moment, w którym powinniśmy zacząć... możemy dalej go obrażać. Dostałeś w głowę młotem parę razy za dużo. Bo powinniśmy trochę zainwestować w obronę Virgila. Nie wiem, jakąś tarczę mu kupić. Kurczę, najgłupsza tarcza drewniana kosztuje 400 sztuk złota. Jest całkiem duży wydatek na ten moment gry. Więc chyba nie będę się go podejmował. Domyślam się, że tarczę prędzej czy później znajdziemy u jakichś ludzi, którzy z takich lub innych powodów nie będą już ich potrzebowali. Dobra. Idźmy do karczmy. Tutaj mamy mistrza łucznictwa, gdyby ktoś potrzebował się nauczyć łucznictwa. I tutaj jest też chyba mistrz rzucania w tej samej karczmie. Tutaj, mistrzyni. Oni oboje mają jakieś questy związane z tym. Witaj. Chciałem zamówić pokój. O, tutaj jest karczma. Tutaj zamawiamy pokój. Nie zamierzam płacić 25 sztuk złota. Ma dla nas zadanie. Mamy odzyskać jego szkatułkę. Od pewnego brzydkiego półorka, który zabrał mu do napraw, znaczy otrzymał w ramach napraw i zaczął oczekiwać zmienił treść umowy, nazwijmy to. Rozmawiałem z panem Hallowayem. Wspomniał o incydencie. Możesz powiedzieć, co się wydarzyło? Więc naprawiłeś rzeczy, o które cię nie prosił. Pan Hallowaybył dla ciebie dobrym klientem. Czy pomaga ci, wysyła innych klientów. Więc obrażenie go mogłoby źle na ciebie wpłynąć. Oddaj mu szkatułkę. Za 50 sztuk złota da nam tą szkatułkę. I chyba trochę się na nas obraził w międzyczasie. Trochę. Nie ma to większego znaczenia, raczej nie będziemy u niego zakupów robić. Panie Hallowaymamy tą szkatułkę, czy nie mamy? A chyba dał nam klucz, tak, dał nam klucz, mamy sobie ją sobie wziąć. Kurczę, wygląda na większą niż pamiętam. Chyba się zmienił ten przedmiot. Pamiętam, że chyba oryginalnie wyglądała inaczej. Mam pana szkatułkę. Co chcemy powiedzieć? Oddał to za darmo. Wynegocjowałem uczciwą cenę.
co naszym tym umową mamy darmowy pokój w karczmie na zawsze. No się może przydawać od czasu do czasu. Na przykład możemy się przespać do wyleczenia. Przy okazji mamy też bezpieczną skrzynię, do której możemy ładować graty i one będą tam bezpieczne, nigdy nie zginą i nic się z nimi nie stanie złego. To co ma swoje zalety, zwłaszcza jeżeli gra się inżynierem i trzeba dużo różnych gratów zbierać. Dobra, gdzie my chcemy się udać? Chcemy się udać do ratusza, który jest tam. Jest jeszcze tutaj jedno zadanie, którego raczej teraz się chyba nie podejmiemy. O, momencik, jest sklep z gratami dla inżyniera. Czy masz może kondensator? Masz. Kondensator za 18 sztuk złota. Przygarnę go sobie. To się nam nie przyda. Baterie przydadzą nam się w przyszłości. Poza tym chyba nic więcej od ciebie za bardzo nie chcę. Trochę paliwa może się przydać na zapas. W przyszłości będziemy chcieli również zrobić z elektrycznych rzeczy. To już możemy zrobić, mamy rzeczy. Flow, spektrometr, small electrical parts plus kompas. Small electrical parts on ma przy sobie. To również w takim razie przytulę na przyszłość. I ma kompas. W takim razie też przytulę. Dobra. Sok, podtrzymaj mi te rzeczy. Przydadzą się w przyszłości. O, właśnie, miałem jeszcze jeden pistolet zrobić na sprzedaż. Wzrosła mu prędkość właśnie dzięki temu, że jesteśmy uczniami. Mogę to sprzedać? Nie chcę kupić. Dobra. Tutaj jest jeszcze jakiś sklep. A pani ma tylko ciuszki. Gdyby miała jakieś małe ciuchy, moglibyśmy się zastanowić nad kupieniem czegoś bardziej obronnego dla naszego krasnoluda. Może w tarancie się tym zajmiemy. Nikogo nie ma? A, jest Mac. Masz jakieś ciekawe rzeczy? Chyba nie za bardzo. Aż jakieś laski maga. Na przykład jedną laskę, która posiada Major Healing. Ponieważ ja nie jestem w stanie tego zrobić, użyć, a moi towarzysze również nie są w stanie, to nie ma to mniejszego znaczenia. Sztylet maga brzmi całkiem fajnie dla Virgila. Ale zostawmy to. Tak już troszkę wydaliśmy na trochę bardziej potrzebne rzeczy. Dobra. Zajmijmy się tym, co potrzebujemy się zająć. Czyli grzebaniem w koszach. Braniem szmat. Sok, potrzymaj dla mnie ten ciężki pistolet. Nic więcej tu nie potrzebuję. System waypointów jako tako działa, ale tylko jako tako. Trochę lepiej to działa w grach baldurowatych, gdzie po prostu klika się, gdzie chcemy pójść, a postacie po prostu tam idą. Nie trzeba po kolei wskazywać im palcem. Idź tędy, tędy, tędy i tędy. No ale no cóż.
I tak to lepsze niż to, co mieliśmy w Świątyni Złych Żywiołów, gdzie nie było nic. Dobra. Tutaj jest burmistrz, pogadajmy z nim. Jestem w imieniu króla pretora. Przybyłem, aby zebrać podatki należne od czarnokorzenia. Czarnokorzeń nie jest już sojusznikiem królestwa Kumbrii. Teraz oddajemy podatki Tarantowi. Król Pretor uważa inaczej. Nie obchodzi mnie to. Bla, 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 bla. Strażnicy Staranta trzymają bezpieczni. Bla, bla, bla. Złodzieje rabują podatki, czy jakieś inne rzeczy. Mamy się tym zająć. Dobra. Zanim się zajmiemy, jeszcze kilka rzeczy. Tutaj chyba był jakiś sklep, tak, z różnościami. Interesowałoby mnie, gdybyś miał klucz. O, masz kolejną tubę. Moglibyśmy kolejny pistolet z tego zrobić, ale to jest marny zysk, więc nie będę się tym przejmował. Mam jakieś stare buty, mam jeden pistolet. Interesowałoby mnie, gdybyś miał... Tak, kółko na klucze, ale nie masz, coś trudno. Gdybyś miał cylinder rewolwera, też by mnie interesowało, ale nie masz, trudno. Tutaj jest jeszcze Kapitan Squatters, to chyba jakaś karczma jest, tak? Nie, to sklep z różnościami. O, dokładnie o to mi chodzi. Dziękuję. A dodatkowo, czy masz saletrę? Masz saletrę. Więc postanowiłem, że będziemy kupować saletrę przy każdej okazji. Bandaże również mogą się nam zacząć przydawać. Tak. Small heavy woolen clothes. Byłby troszkę upgrade tego, co posiadamy, ale nie za duży. Więc nie wiem, czy się opłaca wydawać 140 monet na to. Na razie jakoś żyjemy. Dobra. Tutaj też była chyba zagadka z jakimś gnomem. A może to było w Drenholm? Nie pamiętam. Tu pociąg. Pociągiem się jeszcze zajmiemy za jakiś czas. Dobra, czy to tutaj było? Tak. Daktan. Widzę coś ciekawego. Mianowicie gość chodzi w małej zbroi, która by idealnie nam nie pasowała. Ale ma ogra na 12 poziomie, to mnie trochę niepokoi. Elfi złodzieju, co masz nam do powiedzenia? O, rozpoznam, że jesteśmy również złodziejem. Chce nas sprawdzić jakoś?
Mogę się podjąć wyzwania. Są dwa zadania, ale możesz wybrać tylko jedno. Jedno zadanie zrobię dla złodziei, a drugie dla Master in Commerce. Weźmy No Merchant Price is Safe for Me. Chcę, żebyśmy zdobyli truciznę od Grunwalda. I da nam wszystko, co zdobyli od Blackroot w nagrodę. Dobra. Pytanie, gdzie jest ten gość? Dobra, czy to ty? Nie. O, od niego. Czy możemy porozmawiać? Jestem zainteresowany kupieniem trucizny. On nie sprzedaje. Mam problem z szkodnikami. Tak, tak, to szczury. Takie duże szczury, takie duże jak ork szczur. Możemy go zabić i zabrać. Ale bądźmy chociaż troszkę uczciwi. 100 monet, okej. To tyle. Poszło łatwo. Ciekawe, mieliśmy już jakąś inną truciznę, ale ta jest specjalna, więc chyba by nie wystarczyła tamtą, co mieliśmy. Dobra. 1300 expa. Liczę na dosyć szybki awans. Pach. Pach. Na następnym poziomie już pójdziemy w pełni w bronie palne. Jeszcze troszkę nam brakuje, żeby mieć 3 punkty do broni palnych, tak jak planowałem. A raczej dosyć sporo nam brakuje. Ale cóż, biorąc pod uwagę, jak szybko giniemy w walce, wręcz chyba przyda nam się to. Dobra. Ceremonialny sztylet. Candlestick, vase, music box. To jest chyba to, czego potrzebujemy. Dobra. Z nim jeszcze porozmawiamy za jakiś czas. Dobra. Wracamy do ratusza. Moment, moment. Możemy porozmawiać tutaj z tym gościem. On nam da nam jedno dodatkowe zlecenie. Witaj. Dużo rozmawiałem. Jestem Karl. Tak, będę rozmawiał. Student mu zaginął. Jeżeli go znajdziemy, to mamy mu dać znać. Dobra. Nie będzie z tym problemu. Mam nadzieję, że to będą jakieś proste ekspy dla nas. Dobra, jest tutaj jedno zadanie, którego póki co się nie podejmiemy. To jest zadanie związane z tym, żeby ocalić czarnokorzeń od zagłady. Tak, jest taki portal pełen demonów, który trzeba szybko zamknąć. W sumie nie trzeba szybko zamknąć, po prostu jest zadanie na to, żeby je zamknąć. Daje ono całkiem dużo punktów doświadczenia, ale jest jeden sztyk.
można ten portal wykorzystać do spawnowania nieograniczonej ilości wysokopoziomowych przeciwników. Biorąc pod uwagę, że gramy złą postacią, część questów nie będziemy chcieli robić, ponieważ za bardzo byśmy na to wyszli na dobre osoby, więc może nam brakować trochę punktów doświadczenia, zwłaszcza, że sok będzie nam... Tak, może nie wytłumaczyłem tego dobrze. Towarzysze kradną nam doświadczenie. Aż doświadczenie w grze zdobywa się za zadawanie obrażeń, więc każdy punkt obrażeń zadawany przez towarzyszy, on jest tam trochę mniej liczony. Jeżeli towarzysz zadaje obrażenia, to dostajemy mniej doświadczenia, niż gdybyśmy my zadali obrażenia. Więc biorąc pod uwagę to, że mamy dosyć silną eskortę, która póki co jest silniejsza od nas i raczej tak pozostanie do końca gry, to też nam trochę będzie zjadać doświadczenia. Więc myślę, że będę próbował używać parę takich trików na to, żeby sobie, nazwijmy to, uzupełnić te braki. Twoi strażnicy nawet nie mogą cię obronić przed takimi słabymi złodziejami. Przyłącz się z powrotem do Cumbrii. Proszę, tu jest sztylet. Byłeś bardzo przydatny. Dobra. Ten trzask oznacza level up. Dobra. Więc tak jak obiecywałem... Nie jesteśmy jeszcze w stanie. Potrzebujemy inteligencji. Nie, mamy wszystko. Tak. Percepcja tu. Fine revolver. Oraz firearms. Dobra. Sok. Poproszę... Dobry Sogu, poproszę rzeczy do utworzenia rewolwera. Dziękuję. Ciach. Ciach. Dobra, mamy go. Dobra. Sprzedajmy jeszcze resztę tych śmieci, czy jakby to nazwać. Jak to... Nie wiem, jak to w slangu paserskim nazywa się. Ukradzione przedmioty. W każdym razie pozbądźmy się ich. Nie są do niczego innego potrzebne. Dobra, nadal jestem lekko przeciążony. Dobra, Virgil. Chyba już nie będę potrzebował tego miecza. Potrzymaj go dla mnie, dobry człowieku. Chociaż sok może... Sogowi może się przydać zapasowa broń, o tym nie pomyślałem. Potrzymaj sobie. I tak, zobaczcie statystyki tego rewolwera. Tak, obrażenia 3 do 12. Może to porównajmy z naszym mieczem poprzednim, który mieliśmy. 3 do 12, troszkę lepsze. Fatigue, wytrzymałość 3 do 9, ponad 1 do 6, to jest trochę lepiej. Tu hit plus 5, czyli moment. Czyli mieczem mieliśmy 60%, tutaj powinniśmy mieć 65, tak? 75 nawet. To dobrze. To się przyda. I zasięg 15, dokładnie nie wiem, jak to dużo, czy to dużo, czy nie. Chyba to jest ok, jak na broń palną. Dosyć duża szybkość. I to jest jedna z lepszych broni w grze na początku gry. Jakby porównywać sobie do karabinów, tamtego rewolwera, który mógł dać nam Roberts, czy jakichś innych broni palnych. Tak, to w każdym zestawieniu ten rewolwer wychodzi lepiej. Dobra, przy okazji mamy już... mamy schematik, dzięki któremu możemy sobie tworzyć dużo amunicji do niego. Za ułamek kwoty. I... Więc myślę, że już powinniśmy być w stanie utrzymać rewolwer w akcji bez problemów. Dobra, wrócimy jeszcze do Drenholm, oddamy te podatki. Chyba nie dostaliśmy ich dosłownie, tylko chyba po prostu oni przekażą je za kulisami, bo nie widzę, żebyśmy dostali jakąś kasę czy coś. Tak, na pewno. Dobrze to zrobiłem.
Chyba tak. Dobra, więc wrócimy do Drenholm. I cóż, i chyba... A, jeszcze do... Udamy się do Ashbury. W wiadomym dla większości was celu. A na pewno się domyślacie. Więc tam się udamy i... I cóż, potem chyba nam taran zostaje. Mamy już 8 poziom. Chyba powinniśmy być w stanie sobie dać radę z P, Skyler i synami. Dobra. W każdym razie, póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.